Dzień dobry, kochani. Witamy w kolejnym odcinku naszego vloga. Dzień dobry, witamy serdecznie. Fajne dzisiaj miejsce mamy tutaj. Tak, troszeczkę inne od wszystkich. Zmiana lokalizacji jest świetna. No, wpadliśmy dosłownie na szybciuteńko sobie odpocząć. Polskie Morze, Jarosławiec. Jesteśmy na przystani rybackiej, kochani. Dzisiaj jest mega fajna pogoda. W sumie fajne słońce, prawda? I cieplutko. No, pierwszy taki dzień, nie? Spoko. Tak. Rybacy tutaj przyjechali sobie z łowu, przypłynęli. Oni rano chyba, nie? Tak, są oni bardzo chyba wcześnie całe noce albo przez nad ranem wypływają i łowią rybki. Łowią i potem i na górze. Sobie tam kupić. Tak, mamy świeże ryby do zakupu. Także spoko. To co, zobaczmy sobie te łódeczki. Są mega fajne. Klasyki, kutry w zasadzie. Patrzcie, jakie fajne. Wow. Pomarańczóweczka. To którą bierzemy? Mi się zawsze niebieskie podobało. Niebieskie byś chciała, no tak. Niebieskich tak jest po grecku. Bardzo dużo do wyboru. Dokładnie, fajnie. I woda. Pieseł jest, drugi raz w życiu nad morzem dopiero. Spoko. Ty, ale czyściuteńka ta woda jest. Patrzcie, jak to wygląda. Mega, mega fajnie. Sprawdzamy, jaka woda. Spoko sobie. Podejdziemy troszeczkę dalej tutaj jeszcze. Wow, prawie bym się wywalił znowu. Ja jestem w klaperach, bo no, ludzie się schodzą. Także wcześnie rano. No i jak się podoba? Jak wrażenia? Całkiem sympatycznie. Ja fajnie, uwielbiam nie? Morze, więc góry zresztą też. Dokładnie. Ale zmieniać lokalizację co trzeba. Dokładnie, naprawdę jest bardzo fajnie. Czyściuteńko. Pokażemy wam, co się dzieje. Byłem tutaj, jak byłem mały, to tutaj przyjeżdżałem z rodzicami często. No ja w Jarosławcu jestem. Jestem po 40 latach. Ja po raz pierwszy w Jarosławcu, ale całkiem sympatyczna tak. Miejscowość. Będziemy ją zwiedzać, także pokażemy wam dzisiaj parę fajnych miejsc tutaj. Jak to zwykle woda w Bałtyku nie rozczarowuje. Zimna jak lód. Ale jak się człowiek przyzwyczai, to damy radę. Ja nawet w chłodniejsze dni wchodziłam tutaj do wody z samego rana na spacerki, także spoko. Patrzcie tam, wożą ryby z tych kutrów. Także szczerze tęte ryby, później tam patroszą, robią te wszystkie sprawy. A tutaj można kupić taką świeżą rybkę. Można sobie tutaj właśnie, tak jak wspominałem, kupić rybki świeżuteńkie. Zobaczymy, co tam jest. Co tam, flądry? Tak, pytałam panów rybaków, dobrze mówię, co złowili, a tutaj najbardziej flądra jest w morzu występująca i łowią. Pytałam też, o której wypływają, to różnie, czasem na noc, czasem nad ranem, w zależności chyba od potrzeby widocznie, także już wiemy, jakie tutaj ryby są. Pierwszy raz widziałam w ogóle takie prosto z morza złowione ryby. To co, przelecimy tam chyba w stronę do ptaku. Tak. Spróbujemy zobaczyć kilka fajnych miejsc, pozwiedzać troszeczkę, także zostańcie z nami, zapraszamy serdecznie, bo będziemy oglądać, co tu mamy ciekawego dalej. No, idziemy sobie głównym deptaczkiem.
On jeszcze nie jest taki główny. Dochodzimy dopiero do tego głównego. Dochodzimy. Nie? Ale tutaj mamy naszą ulubioną knajpę, restaurację. No, bardzo fajne jedzonko. Naprawdę jedyna mega knajpa, którą możemy z czystym sumieniem polecić, bo to reszta jest, to frytura, tak, sywi dziadostwo. Tawerna rybacka. Ale słuchajcie, Tawerna rybacka Hicior. Naprawdę polecamy bardzo mocno to miejsce, bo jedzonko jest mega koks. Przetestowaliśmy już kilka potraw i no nie ma tutaj nic lepszego. Także normalnie to są kolejki, trzeba czekać. O. No nie o tej porze. Prawda? Nie o tej porze, ale mówię. Zdecydowanie najlepsza tak, restauracja może nam tutaj. Się jeszcze uda coś. Może się uda coś jeszcze nagrać tutaj, jak będzie tak, otwarty. Można sobie siąść, bardzo fajnie jest tutaj obsługa, rewelacja. No mówię, gdybyś tak. Tak? Na razie. Co? Ale? Kochani, idziemy na ten wieżę, latarnię. Tak, na wieżę, latarnię. Chcemy zobaczyć, jakie są stamtąd widoki. A dzisiaj jest piękna, przejrzysta pogoda, więc mamy taką szansę. Sklepów tutaj pełno. Jak to nad morzem, ale mówię, wszystko jest tak fajnie zrobione w porównaniu do tych innych miast, to nie wiem, mi się to całkiem fajnie podoba, bo no nie masz takiej tandety strasznej, nie? No, jesteśmy na miejscu, kochani, jest latarnia i zaraz tam idziemy. Już wiemy, że bilet 15 zeta dla dorosłych i chyba 12, nie? Jakoś było dla dzieci. Ulgowy, tak? Ulgowy. To co, idziemy, nie? Zobaczymy, jak to wygląda na no miejscu. Tylko uwaga, bo samochody. No, jesteśmy, kochani. Latarnia morska w Jarosławcu. Zaraz będziemy oglądać sobie. Mega fajnie, to jest wszystko przygotowane. Kosmos jakiś, nie? Aha. To co, nie boisz się? Ceny. Nie, ceny chodzimy? Biletów, czekaj. Ciekawe, normalny 15, mówimy, ulgowy 10. A. Zaraz się przekonamy. Kasiorka jest, kochani, bo okazało się, że płatność jest tylko gotówką, także musieliśmy wrócić do bankomatu. Lecimy. Ale lecimy dalej. Dobra. Są bilecik, nie? Tak. Macie tu pamiątki, nie ma pana. Żeby sekundowo. Na śledzie. Byliśmy na wizerunku. Kartkę można sobie kupić i wysłać pocztą polską. Chyba już niestety przy trochę mały przeżytek, nie? Ale, ale śliczne są. No. Bileciki mamy. Także idziemy do góry. Ile? 120 schodów. Tak. Schodowa do góry, także magii na rączki. No kawałek przyjdzie, pójdzie sama, a reszta będziemy ją musieli wynieść, bo 120 schodów to trochę za dużo. No to co? Cyk. Idziemy, tak. I Maciek jest fajny. Fajnie jest tutaj, słuchajcie, chłodno, nie? Patrzcie, jaka dzielna. 120 schodów do góry. Tak. Pies muszę 14. I już ma dość. Idziemy, ma dość. Nie? Klimacik bardzo fajny, słuchajcie. Chłodny tenko. Fajnie chłodno. To na pewno. Pokazać widok z okienka. Wam pokazać. Takie super są okienka. Tak. Osiem kilo żywej magnicy. 8 kilo balastu. O Jezus, nawet połowy jeszcze nie ma, już cały mokry jestem. Kochani, normalnie zerowa kondycja. Pokażcie, ekstra. Cegiełkowo. Ślicznie. To też jest jakieś takie, co osiniowe. Otwieranie. Kable. Kable idą jakieś tam. Super. Dobra, to dalej, nie? Próbujemy. Na chwilkę, bo ja jeszcze niosę mopsika. No to co, jesteśmy już u góry. Słuchajcie, wychodzimy. Zaraz wychodzimy na zewnątrz. Jak tam mopsik się ma? Mopsik dalej tak się ma bardzo dobrze. Okej. Okay. Wow, patrzcie. Gdzie
złapany. Tam go nie ma? No czas, nie? Nie wiem, ale wydaje mi się, że nie było tych 120 schodów. Nie było tak źle. Chociaż z pieskiem trochę. Ale widoki przepiękne. A tu byliśmy. Tu się dzieje. Mega. Panorama Jarosławca. No, mega widoczek, nie? Piękne widoki. Madi zajechana. Madi ale... nawet nie zajechana, tylko boi się trochę, bo ona tak wysoko. Wysoko tutaj to. Nigdy nie było. Ojejciu, nie? No. Wszystko będzie dobrze. Ale pięknie. Ojejciu, jęzicek wystawiony. No, ale. Piękna panorama Jarosława, nie? Piękna Jarosławca. No. Weźmy tam z drugiej strony, nie? Tam jest południowy kierunek, nie? Południe. Tam będzie wschód. No tam. I tu macie północny klimacik. Idziemy z drugiej strony, zobaczymy jeszcze. Wow, ale jest wysoko. Ja pierdziu. Kochani, co tu jest? No, tu są jakieś radary wojskowe. Nach Deutschland, to w tamtym kierunku. Wesołe miasteczko, tak? No, jakieś tam. Piękna panorama morza. Ale panorama jest tutaj. Tam sobie chłopaki ćwiczą, boisko. W środku to jest ten mechanizm, co dodaje lampy, światło, nie? Że tutaj raczej nie będziemy mogli wejść, ale jest jakiś pulpit sterowniczy, tryb auto, test, lampa główna. Macie kochani, mniej więcej tutaj, szeroki kąt, bo ciężko też muzeum bursztynu jeszcze. A po tej sprawie jest nasza miejscówka, tak? No. Zatem nie pokażę tym hotelem, plazą. Gdzieś tam jesteśmy, ale to wam pokażemy później, bo też bardzo fajne miejsce, które chcielibyśmy wam polecić. Nie wiem, czy tu jest 120 schodów, ale wydaje mi się, że chyba nie. Nie wiem, nie ważne, ale jest na wysokości no. Stopy. Pies jest zajechany, a szedł w cudzysłowie na nogach. Dokładnie, nie, na rękach, sorry. Nie prawie. Aha. Nie wiem, co idziemy, nie? Dalej zobaczymy, co tam się. Idzie gwiazda. To idzie. No i co, łatwiej do góry, czy łatwiej na dół? Gorzej jest na dół. Na dół, nie? Tak. No, spoko. Bo wiesz co, jak szłam do góry, to jeszcze nie rozwała mnie tak. Od niej ręka. No, spoks. Pani, świetna atrakcja. Polecamy wam serdecznie w Jarosławcu zobaczyć, bo całkiem fajnie. 120 schodów. Nie ma, nie? 120 schodów. 122. A, dzięki śliczne. Ja się skupiłam. 122. 122, no. No i co? Ja cały mokry, czyli dobrze było? Ekstra. Dzięki. No, fajnie. Super, widoczki wspaniałe. Ekstra kotwica jeszcze, tutaj sobie możecie... No, no raczej. Ręka mi od nocy wygląda. Wow. To fajnie. Wracamy tutaj w stronę tego deptaku. Zobaczymy sobie. Sobie jeszcze nad... Na plaży, nie? Bo to jest fajna plaża. Także zobaczycie sobie też. No mówię, jest dzisiaj bardzo fajnie i przyjemnie, także wczoraj była taka mgła, jakby przez cały dzień się unosiła, także niewiele było widać, było, a dosłownie jesteśmy na szybko, nie? Jak to zwykle. No nic, kochani, musimy na chwilkę wbić do domu, bo piesek się trochę przegrzał. Zrobimy jej mały prysznic, a ja widzę, mam strasznie wydzieprany filtr, także... Też muszę sobie na spokojnie no, to ogarnąć, sobie nie? Przy okazji, nie? O, właśnie, kawka numer 2 to będzie fajną. Też mega na fajny na rasiku wypijemy pomysł. I wrócimy z powrotem. Dokładnie. Także poczekajcie. I później plaża, także... Wracamy. Takie oto, kochani, mamy widoczek piękny. Nasz pokój. Tutaj sobie będziemy kawuchę pić. Jesteśmy
No dosłownie za tymi drzewami 50 metrów dalej jest morze. I co tam piękni? Gorąco, nie? W końcu. Madi już schłodzona, ale dalej się chłodzi. Zestaw kawowy. Także wszystko jest. A z nami przyjechała kawiarka z Poznania, nie? No, to pewnie już poznajecie. Jeździ wszędzie. Hello, Luna. Jak tam? Dobrze już? Gorąco. No, fajne pieseły, tylko strasznie kłopotliwe, także na takie upały to im jest ciężko. No, już, już. Chodźcie z nami, zapraszamy na kawusie. W pięknych okolicznościach. Mardul, tylko nie schodzimy na dół. No tu kurczę, patrzcie jak stromo jest. Ona się tu wycwaniła. Wycwaniaczyk sobie tu schodzi. Mamy tutaj śliwki. Co prawda małe, ale one są słodkie, także... I pyszne. Patrzcie, ogólnie mega. O. Bardzo fajnie. To smacznej kawusi wszystkim życzymy. Zwłaszcza kawusi. Takich... Wow, jaka gorąca. Zwłaszcza w takich fajnych klimatach. No, napijemy się kawki i ten, pójdziemy na plażę, to... Tak, pójdziemy sobie dalej na plażę. Zobaczmy, ile dzisiaj ludzi jest, bo to w sumie ostatnie dni wakacji są, także zwijają się już ludzie. Kochani, mega fajnie, śliwki już tu lecą. Szczerze, to bym się od razu na morze przeprowadził, tylko że nasz syn Kuba, nie, mieszkał... Tak, w Gdańsku. W Gdańsku to wytrzymał parę miesięcy, bo jest strasznie zimno podobno. W zimie jest nieprzyjemnie, przeprowadzili. Ale tak to mówię, no, nieba, ziemia, także nie chcę się aż wracać do Poznania. Tak, jak słońce świeci i morze, plaża, to żyć nie ten umierać. Spokój, ten szum w ogóle, nie ma tych ludzi tak dookoła i to jest fajne, nie? Troszeczkę żeśmy odpoczęli, piesek schłodzony, kawka wypita, idziemy na plażę wam pokazać. A tu jest taki fajny, stary dom. Lubimy takie klimaty. Mega spoko. I co kochani, zabieramy was teraz na plażę po kawusi. Musimy teraz wpaść troszeczkę i skorzystać z tej pięknej pogody. Póki słońce świeci i jeszcze tutaj jesteśmy. Madi wszystkie kąty musi sprawdzić. No, dzisiaj jest widoczność fantastico. Tak. Patrzcie jest. W ogóle. Mega kozak, nie? Aha. Wow. Tak, to można żyć. To jest elegancko, patrzcie. Fajny widok, stąd to świetnie wygląda. No dzisiaj to jest na co popatrzeć naprawdę. Wczoraj było mgliście, nieprzejrzyście. A co, dzisiaj na dół, jest... nie? Śmigam tak, na dół. Tak, a dzisiaj was. Mamy... Nie mogę tu wystać. Opcję ruszyć w morze. W morze. Wejście numer 4. Kochani, nie wiem czy widać będzie. Także gdzieś tutaj sobie jesteśmy. Jesteśmy na dole. Sprawdzimy teraz tutaj, jaka jest woda. Kozacko. W ogóle fajne takie są bloki tutaj. Trójkątne. To się nazywa falochrony, tak? Falochrony, nie? Mhm. Kurde. Takie klocki. Co tam, Mardul? Będzie spot? Będzie teraz lepiej, będzie chłodniej. Chcemy sprawdzić stan wody? Madi testuje picie wody. Ona
pije nie tą wiem, wodę. Nie wiem, czy to takie rozsądne, no ale spoko, nie? Ale patrz, jak sama weszła do wody. Najwyżej sami wrócimy, nie? Adi. No i co, chłodniej? No i co, tak szczerze to miłe zaskoczenie, słuchajcie, czyściuteńko. Cenowo nie jest taki kosmos, jak to wszyscy straszyli. Tak, wszyscy tak mówili, że tak strasznie drogo, słuchajcie. Normalne ceny są, nie słuchajcie, głupot. Do góry poszły, nie? No ale nie jest ceny, tak źle. Ale no. Bez przesady. Może dzisiaj nam się jeszcze uda wpaść do naszej fajnej, jak się nazywało, tawerny. Tawerna, nie? Coś zobaczymy. Zjeść dobrego, wiem, to wam nagramy. Sałatkę bym zjadł. Tak. Nie. Co, łapeczki odbijamy? No jak ta woda? Na początku taka zimno lodowata, jak to w Bałtyku co roku. Ale no, to się wszędzie no. Czyściutka, to no. Fakt. Ktoś sobie tu robi akupunkturę, nie? Piaskową. Da się łodzić? Da się. Tam najgorzej było na tych kamykach, ale teraz idziemy na piaskową plażę, także można pospacerować, nawet koniecznie trzeba. Przynajmniej nogi odpoczną od butów. No, chłodzenie numer dwa. Madi. Sama wchodzi do wody, chłodzi się. O, no. Jaka zimna woda. Kulało mnie to tam. Na początku tylko. Właśnie. Fajnie. Z tyłu tutaj radarek, także radar się kręci. Spróbujemy tam później z bliższa troszeczkę go pokazać. O, tam macie. A swoją drogą to co to za radar wojskowy? No wojskowy, no. Sprawdza co tam pływa. No to morski taki radar jest. Nie jest to lotniczy, bo lotnicze to taka kopuła biała jest bardziej. Aha. Także wszystko działa. Anten pełno. Czuję się w pełni bezpieczny. Idziemy, takie fajne skałki tam są. Spróbujemy na to wyjść. Co dzisiaj fajne, to nie ma tak dużo ludzi, bo to... A już się kończą wakacje, nie? Tam jest kręciołek. Tu jeszcze jakieś anteny. Tu też jakiś jest poligon, bo słyszeliśmy jak chłopaki strzelali, także elegancko. Co tam? Co tam? A się z niej pływak zrobił, nie? No, widzieliście? To w ogóle coraz lepiej to idzie, nie? Tak, pięknie przepłynęła. Troszeczkę chciałam ją schłodzić, ale już się boi, ucieka. Tak? Nie wolno tutaj być. Dobra. Oj, chcieliśmy nagrać coś fajnego tutaj, ale podobno tutaj nie wolno. Więc spadamy. Fajne skałki. No, zeszliśmy troszkę niżej. Takie są kamienie fajne, ale gwiżdżą od razu, także tak, nie będziemy na nas gwiżdżą, cudować, żebyśmy nie? Nie wychodzili, bo nie wolno, więc ale i tak jest spoko. Się, Mardulec jest happy. Tak. Patrzcie, kochani, co tu się dzieje, że nie?
co, pokażemy wam jeszcze coś, co... Ciekawostkę, nie? Co żeśmy znaleźli wczoraj. Także sobie zobaczycie. Wykopaliska? Zakopaliska. No, radarek jest troszkę bliższa jeszcze, ale to nie o to chodziło. Już się zbliżamy tam. Nie ma wody na pustyni, a za nami morze niebieskie jest. Ale tu jest ta nasza ciekawostka, fajnego. Nie? No i jesteśmy i patrzcie, co tu jest w ogóle. Tutaj były chodniki pewnie. Chodniki, schody, deptaki. Zasypane wszystko jest, poręcze aż dotąd. No. Także. Tylko tyle można wejść. Teraz tam jest napis. No. Zasypane na amenta. Chyba... Także tutaj gdzieś musiało to iść, nie? No chyba przy sztormach. Zasypało jak sztormy widocznie były przez zimę, jesień, a teraz widocznie miasta nie stać na to, żeby to odkopać i chyba olali. Dlatego, nie? Bo co? Chodzi się tylko tymi u góry betonami, nie? No kochani, to co? Tawerna? Jesteśmy w naszej ulubionej tawernie. Uwaga! Tawerna rybacka. Ja dzisiaj wcinam krewetki. Uwaga! Słuchajcie. Grillowane na masełku czosnkowym. Od dawna mam na nie ochotę i dzisiaj sobie je wezmę. A ty? Ja sałatka grecka. Plus piweczka. Dzisiaj na lekko dokładnie, ale no. Jedzenie... Bellissimo. Byliśmy tutaj już, tak. Także polecamy tutaj, wam. Co ostatnio? Halibuta. Tak. Nie? No, całkiem spoko. Także pyszne jedzonko, polecamy serdecznie, bardzo dobre. Bardzo fajne miejsce. Co to zeszłaś, Mari? No, więc ja jeszcze je, więc się pijmy, nie? Na zdrowie. Pyszne przeniesie piwko. Tym razem alkoholowe. No, w końcu urlopy, tak? To można. Tak, to są moje kreweteczki w sosie. Tak jest. I grecka. I tu jest jeszcze czosnkowy, nie? No, chlebek czosnkowy. Także rewelacja. Jak to mówią? Bon appetit. Kochani, pojedliśmy dosyć dobrze. Fajny myk tutaj jest. Patrzcie, co tu się dzieje w ogóle. Polepko na maksa. Tu nie jest toaleta. Słuchajcie, mamy dodatkowego przyjaciela. Przyplątał się nam jakiś psina. Chyba tak. Tutaj szykundelek, nie? Tu też, a taki jest słodziak. No. Chodź. Hej, czyli ty jesteś. Ciężko powiedzieć, czy on jest, ale... Chodź za nami cały czas. Może pojedziesz z nami, co? Piękny piesełek. O, będzie chyba kontakt. Jak się cieszę. Maduś, co to za kolega? Jak go zaczepia. Jak go zaczepia łapką. Ojejcie, jak się spodobał. Jaka miłość od razu, pan. Dobra, nie. No, także... Chodźcie szybciej. Uciekamy od pimpka. Uciekamy, bo pimpek się za bardzo polubił. Tak, a Madzi polubiła jego. Tak. Tylko, że to się może skończyć. No, skończy się tragicznie. Jaka mordka. Jarosławiec, Bałtyk, Polskie Morze. Polecamy, jest naprawdę bardzo fajnie. Chyba każde miejsce nad morzem jest fajne, a to między innymi nowo przeze mnie poznane, bo ty tutaj już byłeś. Tak. Ma fajne Konrad zdjęcie zrobione, ale nie powiemy jakie, jak był dzieciakiem. Cały na golasa. Tak jest. Cisza, spokój, nie ma jakichś strasznie głośnych ludzi, naprawdę warto no, sobie przyjechać. To jest koniec sezonu, ale całkiem sympatyczny czas, także polecamy serdecznie miejscówkę. I jeszcze piękna mamy taką plaża. Atrakcję z tyłu za nami. Słuchajcie, patrzcie. Na zakończenie. Na zakończenie. Piękna, stara latarnia zardzewiała tam jest.
szaderska. To co, kochani, żegnamy się z wami z pięknego Jarosławca i do zobaczenia następnym razem. Pa!